Być szczęśliwym tu i teraz. Jak to osiągnąć? W swojej książce Najpiękniejsza Podróż pisze o wielu sprawach, które są z tym związane. Już w samym pytaniu jest w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie tu i teraz. Tu i teraz tak trudno ten stan osiągnąć być tu i teraz. Jedyna rzecz, na którą tak naprawdę mamy wpływ w życiu to jest chwila obecna. To, co się zdarzyło w przeszłości, to już, to już za nami, a to, co będzie w przyszłości, na to mamy niewielki wpływ. Natomiast, być tu i teraz, to jest podstawa e, wszystkiego: rozwoju człowieka, e, jak również tego, tego stanu, e, za którym my dążymy wszyscy szczęśliwości. E, przypominają mi się takie dwie historie. Odnośnie tu i teraz, które pięknie obrazują dwa słowa greckie, kairos i chronos. To są dwa pojęcia czasu. Chronos to jest ten czas, który nas stale goni, który nas pożera, tak jak ta bogini grecka, która pożarła swoje dzieci. A kairos to jest ten czas, czas właściwy czas, żeby robić to, co robię. A propos tych dwóch pojęć czasu opowiadał mi kiedyś znajomy, który odwiedził wioskę masajską w Kenii. Na koniec swojej wizyty otrzymał od Masajów zegarek. Bardzo się zdziwił, bo zegarek wyglądał jak bransoletka i nie było tam żadnego żadnego cyferblata, żadnego, żadnej informacji, która jest godzina. Zapytał Masajów Skąd wiedzą, e, która jest godzina, używając tego zegarka? Na to odpowiedzieli: e, Godzina jest ta, e, czas jest ten, aby robić to, co właśnie robimy. E, to było bardzo głębokie i bardzo, bardzo nim wstrząsnęło to doświadczenie. Inne doświadczenie odnośnie bycia tu i teraz, to jest moje osobiste doświadczenie. Od 10 lat uprawiam sport. E, Triathlon w takiej dosyć długiej jego wersji Ironman. E, polega to mniej więcej na tym, że trzeba pokonać trzy maratony w jednym. Maraton pływacki, blisko 4 km pływania, 180 km na rowerze i na koniec na dobicie przebiec maraton, czyli 42 km. I kiedyś w czasie zawodów, do których się cały rok przygotowuję, e, na samym początku rozładował mi się zegarek. E, trochę mnie to zdenerwowało, bo. Bardzo ważne jest, przynajmniej mi się tak wydawało, żeby kontrolować swój czas, swoje tempo w czasie zawodów. No ale już niestety nie mogłem wiele na to poradzić. Ruszyłem w trasę i co się okazało, bo po jakimś czasie zupełnie mnie to przestało jakoś denerwować, że nie mogę kontrolować czasu. Nawet przyniosło pełną ulgę. Na koniec się okazało, że tego dnia pobiłem swój rekord życiowy. Bo po prostu korzystałem, poruszałem się tempem, jakie było dla mnie optymalne, i, i to, to była moja historia. Jak odcięcie się od tego stałego kontrolowania czasu, tego chronosa, jest bardzo istotne. Czyli być tu i teraz to jest ten, ten stan, który, którego się cały czas też uczę. Myśli są stale rozbiegane, cały, cały dzień jest pełen, pełen różnych tematów i bardzo łatwo się w tym wszystkim zatracić. Uczę się między innymi od swoich dzieci, szczególnie od swojego najmłodszego, Jasia, który ma 2,5 roku. On jest dla mnie mistrzem tego, jak być tu i teraz. Nie myśli o, o tym, co będzie jutro, nie myśli o tym, co było wczoraj, jest tu i teraz zanurzony w tym, co robi, i jest to dla mnie bardzo inspirujące. Wymienię teraz kilka innych czynników, które wydają mi się e, równie ważne w poszukiwaniu szczęścia. Jednym z nich jest e, postawa wdzięczności. E, taka postawa, żeby, żebyśmy codziennie zauważali to, e, za co możemy być e, wdzięczni. E, jest tyle rzeczy, które. Tyle dobra, którego doświadczamy. Z rodziną 7 lat temu wyruszyliśmy w podróż dookoła świata. W czasie tej podróży rocznej, szczególnie wieczorami, kiedy było dużo czasu i rozmawialiśmy z naszymi dziećmi, wypełnialiśmy ten, ten czas między innymi nowymi nawykami, nowymi, nowymi tradycjami, takimi jak dziękowanie za to, co się zdarzyło. Na początku nie szło nam to zbyt, zbyt łatwo. Dzieci jakoś nie były pewne, jakoś to dziwnie brzmiało dla nich, żeby dziękować za coś. Wszystko się wydawało takie oczywiste, ale z czasem okazało się, że, że jest tyle wspaniałych rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, i tę tradycję, którą zaczęliśmy 8 lat temu, kontynuujemy do dzisiaj i mi ona bardzo pomaga, bo. Codziennie, nawet jak mam takie gorsze dni, kiedy sobie patrzę na to, co się zdarzyło, nagle się okazuje, że po prostu jest tyle dobra wokół mnie, że, że naprawdę jest, jest za co dziękować. Ta postawa wdzięczności, ona też bardzo mocno wpływa na coś, co niestety jest powszechną przywarą ludzkości, również i moją pycha. Bardzo łatwo, szczególnie odnosząc sukcesy, zapomnieć o tym, że to, co mamy, to, to nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że dostaliśmy pewne talenty od Boga i jesteśmy po pierwsze zobligowani do tego, żeby te talenty rozwijać, ale również, żeby, żeby zauważać je, że je mamy. I dzielić się nimi z innymi. Wspominałem o tym, że dzieci są mistrzami bycia tu i teraz, szczególnie małe dzieci. Jest jeszcze jedna rzecz, której możemy się od nich uczyć, to jest ciekawość świata. To jest niesamowite, jak dziecko każdego dnia uczy się nowych rzeczy. Nie dlatego, że ktoś mówi im, żeby się uczyło, tylko po prostu samo, samo non-stop zadaje pytania nie boi się powiedzieć nie wiem jest zafascynowany światem który je otacza i myślę że jest to jedna z rzeczy które powoduje że dziecko z natury jest bardzo szczęśliwe jeżeli sam rodzice wokół jest jedzenie na czas jest zachowany rytm to dziecko samo w sobie ma bardzo taki naturalny szczęśliwy stan który Wzmacnia nie tylko ta postawa bycia tu i teraz, ale też ciekawość świata. Dla nas dorosłych, którzy jesteśmy obarczeni całą masą różnych obowiązków i myśli z tym związanych, jest to spore wyzwanie. Wspomniałem o, o myślach. Tutaj w głowie rozgrywa się bardzo, bardzo wiele. Ktoś kiedyś powiedział, żeby uważać na swoje myśli. Gdyż nasze myśli wpływają na nasze słowa, a nasze słowa na nasze czyny, z kolei nasze czyny kształtują nasze nawyki, a nawyki charakter, a ten z kolei e, stanowi o naszym przeznaczeniu. Więc skoro wszystko zaczyna się w głowie, to trzeba być bardzo czujnym i pilnować tych myśli, starać się je kontrolować i e, szczególnie pielęgnować te myśli, które są. Pozytywne, które przybliżają nas do innych ludzi, do Boga, a te złe podpowiedzi złego, przyglądać się im i puszczać je dalej. Nie starać się o to, aby one nie kiełkowały w nas, gdyż, gdyż to jest często bariera dla nas, żeby ten stan szczęścia jak najdłużej w nas trwał. W dążeniu do szczęścia wydaje mi się, że potrzebujemy raczej mniej niż więcej. Przekonaliśmy się o tym podróżując wspólnie z dziećmi dookoła świata przez rok. Żyliśmy przez ten czas trochę jak a, cyganie e, jeżdżąc toborem przez świat. Mieliśmy plecaki, w nich tylko tyle ile mogliśmy udźwignąć każdy z nas. I żyliśmy bardzo skromnie przez... A, 365 dni w bardzo skromnych warunkach. Mieliśmy ograniczony budżet. Trochę się zastanawialiśmy z żoną, jak to będzie czy dzieciom nie będzie brakować pewnych, pewnych zabawek, czy internetu, czy jakichś innych rozrywek. Okazało się, że, że, że wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Szczególnie widzieliśmy to w krajach biednych, które odwiedzaliśmy. I pojawiła się też taka trochę obserwacja w naszych głowach, że tam, gdzie ludzie mają mniej niż więcej, dużo łatwiej jest im osiągnąć właśnie taki stan szczęśliwości. A w krajach tych bogatszych, na przykład na placach zabaw publicznych, na które dzieci chodziły, od czasu do czasu zdarzały się konflikty. Więc w tym poszukiwaniu szczęścia, to mniej okazuje się, często dużo bardziej pomocne niż, niż to, żeby mieć więcej.